Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś po ostatniej wielkiej porażce z mojej strony i wielkim zwycięstwie ze strony mojej postaci jednocześnie idziemy z powrotem do miejsca, w którym byliśmy też w poprzednim odcinku. Już teraz już oficjalnie możemy, no, zwiedzać te krainy. Więc tak, po prostu dziś tam idziemy i być może zbliżamy się już o kolejny krok do ukończenia spotkania z Eldeńskim Kręgiem. No i cóż, nie wiem, czy jest coś do dodania, poza tym, że tak, odkryłem w sumie tak, nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale odkryłem jedną rzecz ciekawą. Otóż potwierdziła się jedna moja informacja, czy w sumie tylko potwierdziła mi się informacja, co ktoś potwierdził jedną moją dziwną sprawę. Trzymałem właśnie taką jakby... Kurczę, mogłem się przygotować bardziej na to, co będę tutaj chciał mówić w tym odcinku przed włączeniem nagrania. No ale niestety wyszło jak zawsze. Więc tak, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale tak, potwierdziły się moje obawy i prawdopodobnie ten gościu, co tam siedzi na wieży właśnie w tym zameczku małym, tak najlepiej to chyba określić, tam w pogrobnie jeszcze, mi się zbugował. Ponoć jest coś więcej z nim, ale no, ja najprościej w świecie nie będę miał szans tego doświadczyć, bo mi się zbugował. Co, jak, gdzie i kiedy się zbugowało, nie mnie to oceniać, bo niestety, no nie wiem, a nie jest, a też nikt mi nie powiedział i w sumie dobrze. Bo nie chcę takich rzeczy wiedzieć. Gdybym chciał, to już dawno bym sobie podpytał, sprawdził czy coś. No ale mniejsza z tym. Najważniejsze jest tak, że raczej nie musimy się już nim przejmować. Właśnie coś tam się ponoć zepsuło, więc cokolwiek on tam by miał do zrobienia i tak dalej, to raczej już przepadło. A dzisiaj tak, nadal z moim tym wielkim mieczem idziemy w sumie, nie wiem gdzie i nie wiem po co, ale jestem prawie pewien, że za chwilę go wymienię na coś innego. Nie to, żeby był zły, ale źle mi się kojarzy teraz, po tym ostatnim zlamieniu, więc on jest dopiero w pierwszym miejscu, dobra. Oznacza to, że pora przywrócić tu prawowitą broń na to konkretne miejsce. A inaczej mówiąc, właśnie moją piękną kosę, z której bardzo lubię korzystać, jak zapewne wiecie. I jak będę powtarzał chyba zawsze, będzie to prawie, że definitywnie broń, z której nigdy nie zrezygnuję i którą jako pierwszą będę chciał właśnie podbić do, jak to się nazywa, no, do dziesiątki. Przy czym nadal nie jestem pewien, czy mam kamień, ale pewnie nie mam kamienia. Ale dobra, mniejsza z tym, wcześniej czy później pewnie go odnajdę. I tak, po prostu jedziemy. A ja też przy okazji zobaczę właśnie, jakie kamienie mam i ile. Chyba mam wszystkie numery poza 9, 10. No dobra, skoro tak jest, niech tak będzie. Nie ma nic do narzekania, nic do powiedzenia. Po prostu okej. Jeśli znajdę znowu jakąś dziwną rzecz, którą nagle chcę ulepszać, bo tak, to po prostu z marszu mamy plus 8. Bardzo przyzwoity wynik. Jednakowoż nadal niesatysfakcjonujący na tyle, żeby, no, miało to wystarczyć. Najbardziej to mi się cieszy, gdybym mógł już dziesiątkę zrobić, wiecie, no, dla kosy. I nie tylko. A mogę wezwać sobie konia? Nie. Niestety nie mogę. A super, po prostu. Gdzie tu sprawiedliwość w tym świecie? Okej, dostałem obrażenie od kogoś. Nie wiem od kogo. A, gdzieś tu kusznik jest. No nie gdzieś, po prostu za moimi plecami siedział. Dobra, dobra, dobra. I trafiamy. Nie, nie trafiamy. Zapomniałem, że przecież inkantacje nie mają prawa mieć żadnego sensownego namierzania. To jest domena tylko i wyłącznie magii. Ale okej, mimo wszystko daliśmy radę i dostaliśmy wątroby bestii za pokonanie konia. To jest trochę smutne i nie ukrywam, nie chciałem tego robić. No ale no, trudno się mówi. A i właśnie, w sumie jeszcze, jak tu jesteśmy w takim
relatywnie luźnym momencie i spokojnym. Mimo tego, że zaraz pewnie tu padnę na śmierć i że jestem rozkojarzony, nie w formie i tak dalej. Z góry przepraszam za ewentualnie jakieś szumy w tle czy coś. Jest to spowodowane najprościej w świecie tym, że w momencie, w którym to nagrywam, jest tu bardzo gorąco. I no, chciałem po prostu wiatraka sobie uruchomić, żeby jakoś przeżyć te upały. Więc tak, po prostu wiecie, że to nie jest znowu jakiś zepsuty mikrofon czy coś. Nie, to jest najprościej w świecie wiatrak, który mi tam na drugim końcu pokoju sterczy i trochę dmucha. Ale tak, nie przejmujmy się tym jakoś szczególnie. Łykajmy kolejne butelki. Bo wcale nic a nic złego się tutaj nie może stać. Skądże znowu, nie jest to idealnie otwarta przestrzeń, żeby zaraz jakiegoś smoka czy inne dziadostwo tu rzucić na nas. No ale tak, po prostu idźmy. Idźmy dalej i... Chrabąszcz. Chrabąszcz? Już myślałem, że nie namierzalny, ale na szczęście namierzalny, więc... Co sobie w sobie skrywasz? Dawaj, dawaj, pokaż, pokaż, pokaż. Pokaż, co skrywasz, chrząszczu, chrabąszczu. Przepraszam bardzo, co? Tego się myślę, nie spodziewał. Ale okej, okay, mniejsza z tym, nadal pokonany i... Kamień szóstka. Tylko szóstka. No cóż. Szóstki to mi nie potrzeba. Ale i tak, dzięki za chęć. Może kiedyś jeszcze być potrzebna. No ale póki co jesteśmy. Tutaj, teraz, w nowym tajemniczym miejscu. Jedziemy ku nieznanemu i... No i w sumie co dalej? O. A to ciekawe, jedziemy w dół. Chyba... Nie rozumiem, trochę mieliśmy iść z tego, co się orientuje, na szczyty gigantów, a... Na szczyty to raczej domena górna, niedolna, więc... A... Więc tak, trochę to dziwne jest. Ale okej, okay, nie są to może szczyty gigantów, chociaż jesteśmy w jakichś zakazanych krainach, więc... Cokolwiek to jest... No cóż, to ciężko mi to określić do końca, ale cokolwiek by to było, nie było, to po prostu... wow. Albo jej, czy cokolwiek. No po prostu gdzieś jesteśmy, w jakimś celu, możemy zwiedzać. Ej, pewnie tak zaraz padnę w jakiś głupi sposób i tyle będzie. Ale no. Po prostu chodźmy, szukając czegokolwiek. A mówię czegokolwiek, no bo prawda taka, że no... Totalnie nie mam pojęcia, co ze sobą zrobić. Chyba, że tu jest jakieś coś, co by wskazywało. Nie, nie ma niczego. Chociaż dobra. To jest wielka winda Rolt, więc teoretycznie... Bo zamiast mieszać się różnymi głupotami i tym podobne, to powinniśmy po prostu znaleźć windę, kiedy indziej tutaj zwiedzać tereny. Tak, to chyba będzie najbezpieczniejsza opcja. Najpierw winda, a potem dopiero się pchamy w jakieś śmierci i tym podobne. Ewentualnie najpierw mapa, a potem coś tego typu. No bo wiecie, jednak różnie z tym może być. Nigdy nie wiadomo, jak to się okaże. I no. Jeszcze tutaj zginę, potem będę miał jakieś problemy z tym, żeby znaleźć miejsce, w którym konkretnie padłem, chociaż dobra. Trochę głupoty zaczynam gadać i chyba nie myślę już trochę. Tam już w ogóle trochę nie myślę, albo nawet bardzo nie myślę. Więc to najlepiej będzie chyba, jeśli nie będziecie mnie słuchać pod względem tego, co dzisiaj mówię. Jakieś 99 zamiast 95 dotychczasowego procent tego, co mówię, może być właśnie takie totalnie durne, bez sensu i tym podobne. A póki co idziemy. Idziemy drogą składającą się z wąskich przejść i skoków. Nie lubię takich rzeczy. Oczywiście od tego też zaczęła się moja znajomość z kosą, więc... No, mogę nie lubić, ale i tak to dobrze wspominam. Niemniej jednak, tak, nie chciałbym tu paść. W ogóle strasznie dziwna sprawa, że nagle ci tutaj ci tacy... Niacy zaczęli mi...
używać inkantacji bestialskich. Sugerowało, że są albo bestiami, albo są związani z tym naszym klerykiem bestii, którego poznaliśmy, który nas uczył. Która z tych opcji by nie była prawdziwa? I tak jest trochę niepokojące z naszej perspektywy jako gracza, że potrafią takie potężne triki stosować. Tak, wiedziałem po prostu. Po prostu wiedziałem, że tak się skończy. No cóż. To oznacza... Rzucę jeszcze raz runę? Chyba nie. Chyba musimy się nauczyć żyć bez runy Godryka. Bo nasze statystyki nawet bez niej są dosyć piękne, wysokie, fajne. Więc no, ja jakoś to przeżyję, jeśli nawet jej nie będę miał. Chodzi tylko, że tak, chcę teraz jechać na koniu, a w sumie nie umiem atakować z konia moim kosem, więc będzie ciężko. I trzymajcie kciuki, żebym też teraz biegł w dobrą stronę, jak mówił. Ale tak, chyba jesteśmy na prawidłowej trasie do miejsca, w którym ostatnio padłem, więc poszarżujmy jeszcze kawałek dalej i zobaczmy, co tutaj z tego wyniknie. Poza tym, że widzę tutaj oczywiście chrząszcza, którego muszę dopaść, gdyż to przez niego ostatnio padłem, więc tak, że czuję się po prostu personalnie zobowiązany, żeby go dopaść, nawet kosztem ewentualnie kolejnej śmierci. Chociaż nie, tym razem nie będę aż na tyle głupi, żeby paść tu jeszcze raz, przynajmniej mam taką nadzieję. No, tym razem nie padł, bo nawet dostałem jakieś takie kukli, których pewnie nie będę nigdy korzystał. O, kolejny chrząszczu. To też życie daje na chrząszcze, więc nie jest jakieś super jej, ale nadal darmowe użycie butelki. Czemu nie? Po prostu jedźmy i tutaj, czy to jest chrząszczu? Teoretycznie może być. Więc bezpiecznie chyba będzie rzucić od razu błyskawicą, go strącić, potem dwa uderzenia i uwaga, uwaga, co my tu mamy. Albo to był chrząszczu butelkowy, tylko że niebieski, albo jakaś totalna podpucha, która była tutaj po to tylko, żeby marnował swoje ograniczone i tak już zasoby. I teraz tak, patrzcie, tu jest jakaś czaszka, trochę to niepokojące. Tu natomiast mamy drzewko, więc jej, super, kolejne złote nasiono, którego pewnie nie wykorzystam nigdy. Kolejne chrobonuszcze, które pewnie odnawiają butelki, sądząc naprawdę po wyglądzie, więc nie wiem, czy powinienem się nimi przejmować jakkolwiek, ale i tak sprawdzę. I tak, dobrze, rozpoznałem butelkowego chrobąszcza tym razem, więc super. No i niby obiecałem, że będziemy iść przed siebie, nie będziemy zobaczyć strasy, no ale taka czaszka aż się prosi o przeszukanie. No i kamyczek 7. To już się bardziej mi podoba szczerze niż 6. Nadal nie jest to ideał, co to nie. No ale tak, przynajmniej coś jest, więc idźmy dalej z tym. Ciebie chrobonuszczu już oszczędzę, bo nie mam cierpliwości do takich. Chrząszczy, tu są jakieś ruinki i możliwość przyzwania ducha. Wobec tym jest czarnej klingi, więc to oznacza niestety, oznacza to gargulca, który ma zabójcze moce. No, tak. I... O, chwila, to jest jeszcze jakiś znak? Milcenta. Nie wiem, czy musiałem wzywać, ale skoro daję mu opcję, to skorzystam. Jak mówię, jeśli to jest NPC fabularny, to najczęściej będę korzystał z ich usług. Więc no. Fajnie by było, gdyby jeszcze moja postać nie czekała 20 minut po każdym ciosie na zrobienie uniku. Chociaż dobra, to pewnie było tak zawsze, tylko teraz się odzwyczaiłem już od tego wszystkiego w momencie, w którym no, znowu zrobiłem sobie przerwę od Elden Ringa jakąś spodowaną.
Jak już wspominałem ostatnio też na odcinku, nie pamiętam z czego to było. Brakiem czasu przez natłok obowiązków, jak i też tym, że... Jak tutaj dzisiaj za to mówiłem w tym epizodzie. Trochę załamką osobistą, że znowu... Tak ostatnio tak fatalnie zlamiłem z wiadomo czym. Więc no. Teraz musimy po prostu być ostrożni, żeby nie dać się trafić jakimś... Potem. Powiedziałem tu, po czym dało mi się trafić, rzecz jasna. Jak to mam w zwyczaju. Dobra, dobra, to teraz może to trafi, dobra, dobra. I uciekł przed drugą częścią, niestety. A byłoby jeszcze piękniej. A chociaż skoro to działa tak, jak działa, to może... Uwaga, uwaga, czyżby to było skuteczniejsze? Nie, też jest słabe. Czego powinienem przeciwko niemu używać? Może zwykłej błyskawicy? Jakaś opcja zawsze jest, więc tak, czemu nie? Na całe szczęście mam chyba najbardziej potężnego przyzwańca, jaki istnieje. Czyli tego. Tutaj. Właśnie tą łzę. Wsparcie Milcenty też, no i tak dalej, więc to jest trochę po nubsku. Nie ukrywam tego. To nie. Ale przynajmniej sobie radzę. Jak wiecie, u mnie najważniejsze jest to, że mam przyjemność rozgrywki, nie czuję, że to jest ani niesprawiedliwie trudne, ani niesprawiedliwie łatwe. Więc no, jest satysfakcja. To solidna. Dobra. I zaraz mogę być dead, niestety. Sądząc po tym, ile mi życia zostało. Okej. Z drugiej strony on też na ten moment może być dead. Tylko niestety Milcenta mi padła. Więc jeśli jest jakiś wątek, to nie wiem, czy dostanę postęp w nim. Jeśli to jest wymagane do tego wątku, rzecz jasna. Bo jak już mówiłem jednokrotnie, ja nie wiem. A nikt mnie nie wyprowadził z błędu, jeśli to jest błędne myślenie, więc... No jeśli tak jest, to po prostu dobrze, że to robię, jeśli nie, to... W sumie okej. Póki co, jej, udało się i dostaliśmy tutaj czarny ostrzy gergulce i czarny topór gergulce. Chyba nic szczególnego, ale i tak lepiej zobaczyć sobie opisy, standardowo, jako że to jest coś, co dostaliśmy tu teraz. I czarny topór gergulce chyba będzie trochę wyżej, co ciekawe. O, jest. Tu mam wielki topór gergulce, a tutaj jest czarny i... O, patrzcie, te czarne mają w sumie mniejsze obrażenie fizyczne, mają za to święty i skalowanie z wiarą? Tak, jakieś takie delikatne. Podobnie jak u jego właściciela, brakujące części wykonane z typu wosku, to jest lepiej jak czempionów. Wszystkie takie opisy takie same, tylko wyglądają totalnie inaczej. Znaczy inne barwy, no jeden jest święty, a drugi nie. Okej. Tutaj podwójne ostrze gergulce. A tutaj tak, zawłaszczone poczerniałym trupim woskiem. Zdaje święte obrażenia, to znak sług Maliketa, a czarnej klingi. A, Maliket, czarna klinga. Nie wiem czemu, wydaje mi się, jakbym już gdzieś to słyszał ostatnio, albo skądś to kojarzył, ale... No nie mnie to oceniać, więc tak... Wydaje mi się, że to znam, może gdzieś coś było jakoś, może nie. Albo mylę znowu coś z czymś. Mniejsza zresztą. Po prostu jedźmy przed siebie i zobaczmy, dokąd to wszystko prowadzi. Kto wie, może znajdziemy jakieś wielkie, wspaniałe skarby. Dzień. A póki co czytająca z palców starucha. Ciekawe, czy będzie równie bezużyteczne rzeczy mówić co zazwyczaj? Czy może tym razem nie? Tak, tak, twoje palce, pokaż ręce. Sin. Doing so will unbind destined death and slay the world itself. Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. Właśnie, w sumie teraz mi to uświadomiło też jednej jeszcze rzeczy. Mamy tutaj na szczęście teleporta.
A otóż... Co moim zdaniem warto było zrobić już dawno temu, to powinienem po pokonaniu Morga... Nie, przepraszam, jakiego Morga? Morg to był ten pierwszy. Co? Ciało Selen umarło? Nie rozumiem, ale tak, dobra. Ale właśnie po pokonaniu Morgota, bo tak, Morgot się ten gość próbował nazywać, to było właśnie przyjście do tych palców i poinformowanie ich o tym wszystkim, że nie mogę nic zrobić. Busy consulting the Crater Will. When they are finished, the Fingers will again offer their guidance. But thousands, if not tens of thousands, of moons must first pass. No matter for me, but you. How will you ever manage to wait? My, oh my. Właśnie, tak jeszcze z pierwszym tylko przypomniało mi, zobaczyliśmy tego i co my tu mamy? Przeklęty miecz Morgota, który krwawi i jest pod mistycyzm. Okej, okay, a drugie to jest królewska lalka Omenu. Używa punkty skupienia, wypuścić wiele upiorów, które rzucą się na wrogów. Okej. Okej, nadal nic nie biorę, ale... Okej. No jest jakaś opcja, więc jeszcze możemy to sprawdzić, ale zanim to wyposażenie czempionów może, czy jest coś fajnego do kupienia? A no jest w sumie. Pelerynę podłego omenu. Margita, upadły omen. Ciekawy przez Margita. Nie wydaje mi się, żebym to wcześniej mógł kupić, a przecież ostatnio pokazaliśmy Morgota, który... Nie, on miał coś innego chyba. Okej, okay, dobra. Mniejsza. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o tym ostatnim. Zobaczmy, co on nam to powie. I czy nie będę miał przez to problemów. Sin. And you say you seek the power of the Rune of Death too? The Rune of Death goes by two names. The other is Destined Death. The forbidden shadow plucked from the Golden Order upon its creation. Unleashing the rune now would be unthinkable. The Fingers would never permit it. Nor would the Greater Will. But here we are. The Fingers dormant, severing our link to the Greater Will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire. Beyond the ken of the Fingers, who is to say that the Cardinals must be cardinal forever? Go on, finish the job. Take the course you deem most worthy. You must find kindling. Only the smoldering flame in the great forge of the giants on the highest peak in the lands between can burn the Erdtree. But special kindling is required to reignite the flame. For the flame to burn the Erdtree, a sacrifice is needed. Of one who envisions the flame. And can lead you to the Rune of Death. Now go forth.
Let the words of the fingers guide you. Okej. Okay. Powiem szczerze, wyszło z tego coś ciekawszego niż myślałem. Zgodziła się. Mimo tego, że podejrzewam sytuację, w której powie nie rób tego, nie możesz, jeśli to zrobisz, skażesz nas na zagładę. A tu proszę, jednak jest inaczej. No dobra. Zanim jednak coś dalej, to muszę sprawdzić, czy aby nie pojawiło się coś nowego i... Chyba nie. Tak więc można odejść. Tego dziada nadal nie ruszam. Nie ma przebacz. No i tak, pozostało tylko zobaczyć, czy tu czegoś albo kogoś nie ma. Dokąd mam iść? Bo w sumie ciekawe, co mi powie o tym, ale też można sprawdzić. In the snowy mountaintops of the giants, you'll need to find the grand lift of Rold. But go if you would. Take no heed of cardinal sin. The two fingers lost their purpose a long, long time ago. Okej, czyli kolejny, który mówi: idź, zrób to, kontynuuj. Ach, no dobra. Naprawdę nie tego się spodziewałem po tym wszystkim, ale. Ale jeśli wszyscy mnie zachęcają, to czemu nie? Tutaj nic nowego chyba, więc tak. Tutaj wiem, że jest dużo nieulepszonych, ale kiedy indziej może to zrobimy. No i teraz, Kowalu, co ty powiesz? Ty mi nic nie powiesz. To jeśli nic nie mówisz, to nie będę ci przeszkadzał. No i dobra. Jesteśmy w takim momencie, to... Chyba najlepsze, co możemy zrobić, to pojechać windą, przy czym... Po tym, jak już pojedziemy, gdzie mamy pojechać i odbierzemy ewentualnie mapę, to powiem szczerze, na tym będziemy kończyć epizod, gdyż no, stwierdziłem, że tak... Muszę starać się trzymać jej krótsze. Te pół godziny, takie zwykłe, powinno wystarczyć, zadowolić też tych marudów, to co chcą. Żeby były długie, więc tak, nie będzie 50, nie będzie 40. Mam nadzieję, że tak, jak mówię, zadowoli to obie grupy, chociaż częściowo. Póki co, oto i mój medalion. Patrzcie, jaki ładny. Złączony z dwóch połówek. Wiecie sobie w nim diamencik. I tutaj też świeciają oczy. Tak trochę bardziej to wygląda złowieszczo, mi się wydaje, niż to, co było ostatnio. No ale cóż, jeśli trzeba, to trzeba. Idźmy po prostu i zróbmy to w naszej mocy, by no, jakkolwiek działać. I jesteśmy. Szczyty olbrzymów. A przynajmniej powinniśmy być na szczytach. Bo jak będzie w rzeczywistości, co? No przekonamy się za chwilę. Ale tak, póki co... Idźmy przed siebie. Widzimy nadal drzewko, które nas odrzuciło. Nadal będę to pamiętał, będę na nie obrażony. Więc się będzie jakoś obce, żeby naprawdę pozbyć się tego drzewa albo nie. Jakieś takie decyzje moralne, to nie ma przebacz. Ja po prostu się go pozbędę, nawet z samej chęci zemsty. No i cóż, idźmy. Idźmy, nie czekajmy. Wreszcie na szczytach olbrzymów. Szukajmy jakichś nowych materiałów, zbierajmy jakieś nowe skarby i... To jest jakiś duch lejenia? Ile, skąd mam już 95 tysięcy? Tak, a dobra, przed chwilą przecież walczyłem z tym tam dziadem. Ale mniejsze. Zachodnie szczyty olbrzymów zdobyte. Ciekawe tylko zachodnie, więc no, jeszcze jest dużo co nieodkrytego. A, sama ta lokacja była takim... dosłownie jedynym przejściem. Ale tu chyba nic nie było wcześniej. No cóż, jeśli tak, to przynajmniej niczego nie pominęliśmy i możemy spokojnie iść dalej. No i tak nawet zrobię ewentualnie, chociaż...
Nie, dobra, nie widzę miejsca łaski. Otwiera się przed nami wielkie przejście. Chciałem powiedzieć, nie widzę miejsca łaski, wielkie przejście. W sumie nawet to powiedziałem, a ty proszę, miejsce łaski. No dobra, no to mamy 30 minutę. Mamy to piękne nowe miejsce. Tam ładnie się prezentuje, chociaż śnieżne tereny mi się źle kojarzą przez Mroczny Duszy 2. I tak, rozwijmy może postać ten jedyny raz. W sumie nie wiem w czym. No właśnie, nie wiem w czym może. Dobra, pomyślę jeszcze później. Póki co, na zakończenie całkowite, porozmawiajmy z Meliną. Think not of the kindling. I shall see to that. All I ask of you is to make the journey to the snowy mountaintops of the giants, far above the clouds. I know, I'm asking you to commit a cardinal sin, but it must be done to reach the path beyond. And that is the path I wish to travel. What is your mind? Nawet nie można jej odpowiedzieć. No ale cóż, jak mówiłem, na tym kończymy, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak w kolejnym epizodzie, jak tylko będę miał wolną chwilę, zobaczymy, dokąd prowadzą te szczyty i co przed nami stoi. A póki co, jak mówiłem, to tyle, więc no, trzymajcie się. Hej, hej.